Więc witam się z Państwem bardzo serdecznie. Jesteśmy przedstawicielami miejskich zootociągów spółki ZOO. Główna księgowa Anna Brodpestka i kolega jest Tomasz Ciurzyński od spraw inwestycji. Oceniając działalność spółki naszej w zeszłym roku, osiągnęliśmy przychody i ponieśliśmy koszty wielkości 15 milionów złotych, co wygenerowało nam zysk netto 307 tysięcy. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników podział zysku nastąpił poprzez 150 tysięcy zysku było przeznaczone na wypłatę dywidend wspólnikowi, a pozostała część, 157 tysięcy, była podzielona dla pracowników jako nagroda. Nakłady, które ponieśliśmy na inwestycje w zeszłym roku, były to koszt rzędu pieniędzy 2 748 tysięcy, a więcej to może o inwestycjach wtedy przekażę tu słowo dla pana Tomasza, nie? Nawiązując do tych wydanych pieniędzy, które spółka wydała w roku ubiegłym, poczyniliśmy dużo inwestycji liniowych, które zamknęły się, jeżeli mówiąc o długościach, dla sieci wodociągowej 3600 metrów wodociągu wykonaliśmy, w tym zmodernizowaliśmy 785 metrów w ulicach, które były kompleksowo wykonywane ze zmianą nawierzchni. Natomiast kolektorów sanitarnych wybudowaliśmy 1321 metrów. Z 651 metrów w tym było rękawowania rekonstrukcji kolektora sanitarnego w ulicy Przemysłowej. W chwili obecnej, jak Państwo pewnie się orientujecie, spółka jest w przededniu rozegrania przetargu na środki unijne, które będą wykorzystane dla modernizacji, przebudowy naszej oczyszczalni i przepompowni ścieków w Chojnicach. To pokrótce na takie inwestycje, które... No to mowa o wielomilionowej. Wielomilionowej inwestycji. To znaczy decyzja o przyznaniu środków już jest. Spółka przeszła po analizy dokumentacji przez Narodowy Fundusz, przez Wojewódzki Fundusz i otrzymaliśmy 41 punktów. Jest to 60% tego, co można było otrzymać. I powyższy projekt, który obejmuje przebudowę oczyszczalni i przepompowni przy ulicy Zielonej, został skierowany do ponownej oceny na stopniu krajowym według kryteriów merytorycznych drugiego stopnia. Dofinansowanie tego projektu jest pogrupowane na trzech, że tak się wyrażę, płatników. Główną część, która została przyznana nam jako 71%, to jest, żeby nie skłamać, środków unijnych. To jest dotacja z Funduszu Spójności, jak wspomniałem, 71%. Pozostałe 29% to są środki z Narodowego Funduszu zaciągnięte przez firmę jako w formie pożyczki i oczywiście środki własne. No w części, jak tu koleżanka wspomina, będą one umarzane, pożyczki spłacane przez nas będą rozłożone na okres lat 10. To tak pokrótce o dużej inwestycji. 60 milionów 500. Mówimy o kwotach netto oczywiście. No warto podnieść takie pieniądze, bo skórka jest warta wyprawy. Może Państwo nie uwierzycie, ale straty wody kreują się na poziomie 9-10%. Tak to było wymienione? Oj, abstrahując do 2-3 lata wstecz, bo ostatnie 5 lat to jest jednakowy poziom strat wody, ale
Zmniejszył się on z tytułu prowadzonych prac na wodociągach, uszczelniamy wodociągi, wykrywamy zawczasu ewentualne wycieki, które nie wychodzą na zewnątrz i takim sposobem uzyskujemy taki, a nie inny.